Żebyś mi nie zlął dupy jak ostatnio Robciowi. Tak? A nie, to, że my im dupę złoimy, to jest pewne. Wiesz? A ja mam za kilo. Wiesz? To, że my im dupę złoimy, to jest pewne. Powiem ci tak. Nie trafił. No. Ja pierdzielę. One o tej porze normalnie siedzi? To było w mojego. Ale nie, zero kontaktu. Powiem ci, ten, one tu manieją o tej porze. Jak zwierz we mgle, no nie? Jak to Pawlak mówił. No i daj, rób mu powtórkę, bo on się tu kręci. Zaraz komuś zapierdzieli, jak nie tobie, to mi. Nie trafił. To w mojego, zobacz. No, idealnie. No, trzeba dać im wolniej. Ja im chyba za szybko daję i one nie mogą dobrze trafić. Już ten tutaj to aż wyskoczył, wiesz? Usiądź, Marcin, może coś będzie w kamerze widać. Dzień dobry Państwu. Pierwszy na pokładzie. Na nowego woba od Tomasza. O kurde. Na nowego woba od Tomasza, który wczoraj przyszedł. Nie, idą swoją, wiesz? Nie będziemy się później bawić w ten. Co? Nie wiem, jak tam światełko, znaczy ten, jasność w kamerze. Nie, trzeba ten przyjechać. No przyjechałem właśnie. Obróć. Tylko wiesz co, włącz może światło, czy nie? Nie, jest nic. Ale bo ten dobry by się fajnie wtedy błyszczał. Nie wiadomo, czy on taki fajny, czy taki silny jak wczoraj. No ale jest coś fajnego. Za dupę go ciągnę. A także bym się cieszył, że... Nie, że metruwa, tylko żebym się cieszył, że nowy wobler rozdziewiczony. A to normalnie ryba za dupę. Nie, czekaj, ja go tak wypnę, nie będziemy. Nie ma co tu. O, ale ma parę. U nas podobnie robcie. A. Pary ma tyle, że hej. Puścimy go od razu, bo rybka i tak jest mała. No nie ruszaj się, bo nie mogę. No i poszło. Pozdrawiamy. Jedziemy po coś prawidłowego złapanego. Tak. Kurde, widziałeś? Wziął. Wiesz, ten beczał, że nie bierze, a teraz mają dwie. Spadł ci? Ale spadł? Na co ty łapiesz, że ci spada? Wypierdol te kotwice chińskie. Tak. Ostatnio mi mówił, weź te kotwice, to jest wina tych kotw. Powiem ci, że mi jak ten, jak już mam na lampce, to już przeżadnałem sobie. No, ale powiem ci, mi już... taki okres wtedy był, wiesz, tak jak z Robciem jechałem, to no w jednym dniu chyba ze trzy mi spadło. No ten był fajny. Dawaj, rzucaj, bo ja mam jeszcze daleko, rzucaj. Siedzi, ale mały, zobacz, patrz. Chyba, że znowu to jest za dupę, zobacz, tak jak go holuje. Teraz leszka. Robciu, tak się holuje! Wiem, dlaczego Radek tą plecionkę 25 kupował. O, ale szczurek mały. Ale przynajmniej trafił. Wiesz co, nie. Chociaż
Daj, taką mu szybko zrobię. Żeby nie było, że wobnie testowany. Łapie z przodu, z tyłu jak chcesz. To. Następny będzie za brzuch. Powiem ci, nie wiem czy to ten sam walnął, ale tamto branie wyglądało dużo piękniej niż, znaczy tamten spław, no nie? Czy atak. Ale pajak zapięty za trzy groty. Zobacz. Ale wymiarowy, jak to mówią te gumofilce z brzegu. Dobra Marcino, stop klatka. No ma się często. Tam jest jeszcze razor taki świecący. Tylko żeby on właśnie też siedzi. Marcin, możesz tak usiąść, będzie się lepiej widać. Nawet na łapce możesz usiąść. Czekaj, bo mi ramionczko spadło. Ramionczko. Tu masz tak mocno ten hamulec, że się boję o tego swojego woblera. I co, założyłeś tego Razora Holo? Tak. O, no i pięknie. Razor Holo poszedł w testy. Dwa rzuty już jest. Co, jak mi się uda, to ja bym chciał Wobkowi zdjęcie tu zrobić, wiesz? Wobkowi zdjęcie. No, nawet może czytać go na tą stronę, będzie kamera lepiej łapała. Nie wiem jak ta kamera, bo trochę ciemno mamy. Kamera. Ale szaleje. Chodź do tego woblera. Taki pod 70, Marcin. Przy tym świetle to chyba za dużo nie nawojuje. Czułem go przy pontonie. Kręcenie filmu sobie klatki. Słaba jakość będzie. Spoko, zaraz go zmęczymy troszkę. On i tak dobrze siedzi. Nie ruszaj się. Słuchaj, daj go, bo może ręką podbiorę. Wtedy nam się w ogóle nie wpakuje w podbierak. Kurde, nie mogę go objąć. No bo jest taki fajny powietrz. Zluzuj kabąk. Zesrał się. Strachu brakło. Dobra, patrzymy i ja ci teraz zrobię. Jest to, może wypnijmy go, żeby ci się nie szarpnął, no nie? No i później wam pokażemy Razor Holo w wersji takiej z brokatem. Dobra, czemu Marcin rybkę? Czekaj, od razu go przymierzymy. Słuchaj, to jest 7,5 Marcin. Zobacz. 7,6 nawet. No to pięknie. 7,6. Dobra, trzymaj. Mój rocznik. Czekaj, to masz ten. I czy tylko nie zjął? Jeszcze go do kamery później pokażemy. Bo coś ja tu chyba nacisnąłem. Chciałem ci zrobić z piorunem, wtedy się będzie fajnie błyszczał. O. I daj go się na wprost, daj go na wprost. Wtedy widać jakiś dusz. Tu go stać z tej strony, żeby kamera coś łapała. Widzą, już pokazywałeś. Graty, piękna rybka. Po dziadku. 98! Czego ci? Pogratulowałem ci, czy nie? Gratulacje. Do metra. Nie trafił, ale widziałeś. No. Tyle co ja dzisiaj ataków miałem. Nie wiem czy wy żeście widzieli. Pewnie Marcin zasłonił. Pewnie tak. Tyle co już dzisiaj ataków miałem to... Dawaj właśnie jeszcze raz go. To trzeba szukać tych chętnych. Ale dzisiaj jest ten dzień, że one tak właśnie, albo chyba delikatnie też może biorą niektóre. Jak Robciowi tyle pozjeżdżało. Co, ale nie biorą. Widać, że wychodzą. No. Ten twój ogonił, bo ja był od tyłu wpięty. Ten mój szczurek od dołu zaatakował. Pierwszy miał w dupie wszystko ogonem.
Jak im daję tak jak teraz im daję, to wychodzą. No to tak rób dalej. O! Kurwa! Ale kajtek! Mały! Kajtek, ale mały, mały kajtek, ale branie za to piękne. O, sobie usiądę. Ale powiem ci, że czasami te małe tak wyskakują z wody, a później się okazuje, że to 70, ale praktycznie na pełnym wyrzucie był, no nie? No i ponownie Drum Black Holo. Jaki? Marcin miał na drunka tego holo z brokatem, a ja mam ja teraz... Narazora. Marcin narazora, ja na drunka robczy cały czas. A tak jak mówiłem, nie za duża rybka. 60-taczek. Pozwolę sobie na zdjęcie. No, nie jest dobrze ten. Zaraz może zjechać. Nie, czekaj, go podbiorę. I zjechał. Ale kotwica cała. I zjechał. Drunk. Drunk. Holo. Pokażę wam go trochę bliżej. Światło mamy dzisiaj kiepskie. Nie wiem jak to tam się ponagrywa. Łobek naprawdę robi robotę. Jedziemy dalej. Się następne pokazuje. No i patrz, za dupę się nie liczy. Ten praktycznie spadł. Suma summarum, ten jeden maluszek mi zrobił los. Spokojnie podebrać. Nie, no tego mogę spokojnie podebrać, no. Spokojnie to wiesz. Muszę sobie pójść na takie właśnie brzegowe, kurde, z siedzenia. No już dawno nie byłeś. Dawno, nie wiem, czy mi się tęskni za takim, kurde. Siedzi. Odzwonię, brawo. Z tobą gadam, zawsze łapię. Z Robcim gadam, zawsze łapię. Płotka 9 cm dla odmiany. Chciałem coś pokombinować. Płotka 9 cm, czarna łuska. Płotka holo. Także przynęta. Trochę większa. Dowalony hamulec. A nie chcę go luzować. Bez spodni. Może nie jest ryba za duża, taki 70-tak. W poprzek zapierdzieli, tylko mu ta płotka w gębie sterczy. Czy co, zrobię mu zdjęcie, bo... No 70-tak, zrobię mu zdjęcie. Na potrzeby reklamy. Nie będę ukrywał. Tomcio będzie zadowolony. Fajnie widać tą płyteczkę, bardzo fajnie. Jak spadnie, trudno, liczę się z tym. Powiem wam, że bardzo, ale to bardzo stęskniłem się za tymi brzegowymi. Położę go aż tu pod kamerą, bo tu mam trawkę. Zaraz wam go pokazuję. 7-4. Fajny rybek. Fajny rybek. Stęskniony za tymi brzegowymi. Puszczamy go szybciutko.
tęsknione za tymi brzegowymi. Warto usiąść na krzesełku. Chwila na brzegu. Ładnie poszedł. Próbujemy coś dalej. Już wam pokażę przynętę. Płoteczka. Płoteczka. 9 cm. Holo. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo ciemnawo. Holo z czarną. O, teraz ładnie holo widzicie. Holo z czarną łuską. Próbujemy dalej. Siedzi, siadaj, siadaj. Wziąłeś tu gościa na pokład, kurwa, ostatni raz. Mój kochany mistrzu, lepszy wędkarz Polski. Te gadanie nie pomoże. Ja też nie wiem. Ale na pewno boleń. Ja też nie wiem, ale na pewno boleń. Tylko też nawet bardziej w tą stronę. Mięciutko tą wędeczkę. Przypon jest, widać? Zresztą przypon za dużo zrobić. Taki powiem ci pod 6-5. Wędkę mi wyrwie. O, jest drugi. Dobra, to ty się z nim baw zaraz, a ja złowię tego drugiego. Czekaj, uważaj, bo ten, żeby gdzieś kotwica nie wlazła w... A to miejsce ci się nie podobało, to ci przywiozło. No ale tamto mi się nie podobało. Siedzi. Cześć, trzymaj go tak lekko w wodzie, żeby ci, jak się szarpnie, żeby ci kotwic nie porozginął. Się baw. Wypinania nie było w pakiecie. Isza, wiem, że to miejsce jest fajne. Czekaj, daj go jeszcze na prosto, na prosto. O, właśnie. Nawet ci głowy nie obciąłem. Daj mu tak jeszcze pyska. Mrugnąłem. Dobra, pokaż jeszcze do kamery. Rybusie. Rybusie, chcesz go przymierzyć? No nie ma. No to masz w razie czego początek. Tu gdzieś będzie, no z 60, z 2, 3 pi razy drzwi. Ale ładny, waleczny. Ładny, ładny walec. Graty. Dziękuję. Proszę bardzo. Klient zadowolony. Tak, Marcin sobie zrobi fryzurę i kończymy na dzisiaj. No w sumie jak zwykle nie było najgorzej, no bo 5 rybek na pokładzie. Wczoraj dojechało pudełeczko od Tomka. Podobały nam się strasznie nowe. Pokażę wam bliżej, on mi się wpakował w ten. Nowe holo z takim brokatem. Nie widać tego za bardzo w tym słońcu. Słońcu, w braku tego słońca. Najłatwiej widać, najbardziej widać jak się lampa błyskowa od tego odbija. No i co, ja dzisiaj tym drumblekiem w sumie 3 rybki, jeden za dupę, to się nie liczy. Ale gdzieś tam może wychodził do tego woblera, tylko nie trafił dobrze. No i Marcin miał na, ja miałem na drumbleka, Marcin miał na tego razorka holo, tego swojego fajnego 7-6. No i później tam jeszcze jeden Marcina. Obawiam się, że słabo to się ponagrywa, bo tego GoPro sobie jednak nie radzi przy takim nasłonecznieniu, jak mamy rano. No, a że łapiemy te ryby praktycznie przy takim zerowym świetle, także może być ciężko. A też nie chcę wam wsadzać jakiegoś byle jakiego materiału. Także tam, które rybki może się uda coś wybrać, jak tam będzie coś widać lepiej. Także zobaczymy, co z tego, co pójdzie do emisji. Panie, pan nic nie powiesz? Dziękuję ci, mistrzu, że mnie zabrałeś to dzisiaj. Przestań mistrzować, kurde. Sięgaj po portfel i się będziemy rozliczać, no właśnie, ale to już dawaj do brzegu, 500. Poza kamerami, tak. To co? Bardzo przyjemnie. Bardzo były przyjemnie, rybki. Tak. Najważniejsze, że były rybki. Już tam były brania. Nie chodzi o tą wielkość, bo te wielkościowo już mamy tak trochę. Nie narzekamy na te wielkości, wiadomo, że raz jest tak, raz jest inaczej. Czasami te mniejsze więcej przyjemności. Dokładnie. Już te wielkie. A taki za dupę czy za ogon, ten to dopiero daje radości. Ten już dzisiaj naprawdę myślałem, że coś fajnego będzie. Do następnego. Trzymajcie się. Spa.
A, dobra, stop klateczka i ciśniemy gdzieś tam.